Cezary Graf, dzień dobry. Wiem, wojna już nudzi. Są wakacje, piwo, odpoczynek, słońce, woda, plaża, góry, jak to uważa. I wojna na Ukrainie jest zwyczajnie tematem, który wyczerpał wielu i denerwuje i nudzi w pewien sposób. Natomiast uważam, że niestety ta wojna się rozszerzy, że będziemy mieli dużą wojnę w Europie. Z paru powodów. Mianowicie zawsze, kiedy świat dochodził do limitu zadłużenia, robiono wojnę, bo to jest najlepszy możliwy oddłużacz. A obecnie nie ma zbyt wielu kandydatów. Nie ma zbyt wielu tylu naiwnych nacji, które by taką wojnę chciały u siebie robić. Nie wierzcie Państwo w wojnę pomiędzy Chinami i Tajwanem. Ani Chiny tego nie chcą, ani Tajwan tego nie chce, ani to nie jest mądre z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, ani to nie jest mądre z punktu widzenia Europy Zachodniej oczywiście, bo jakimś graczem podmiotowym w tym wszystkim jest słabym, ale jest. Nikt nie ma interesu w wojnie na Pacyfiku. Jej nie będzie. Zresztą ostatnio Antony Blinken potwierdził, że szanują jedne Chiny w swojej wypowiedzi, w trakcie swojej wizyty w Chinach. Natomiast wojna w Europie się już tli, a ze względu na to, że Ukraina jest podmiotem słabszym, niestety jest trudno niekiedy wyjaśnić najprostsze rzeczy odbiorcom, ponieważ świetnie działa po drugiej stronie propaganda, w sensie obraz tego konfliktu w świecie zachodnim. No on jest zamglony, mówiąc delikatnie. Natomiast jeżeli ktoś usiądzie i się spokojnie zastanowi, no to dojdzie do prostych wniosków. Po pierwsze, demograficznie Rosja przeważa nad Ukrainą, przed wojną przeważała ponad czterokrotnie. W trakcie i po wybuchu wielu ludzi z Ukrainy uciekło, więc ta przewaga jest jeszcze większa tak naprawdę. Rosja nie jest niszczona w głębi. To są incydenty pojedyncze, oczywiście one są rozdmuchiwane mocno i ma być taki obraz, że tam są wielkie zniszczenia w Rosji. Nie ma. Wielkie zniszczenia są na Ukrainie, więc baza gospodarcza, podatkowa, produkcyjna, w tym produkcji militarnej, energetyczna, wodociągowa jest niszczona na Ukrainie, a nie w Rosji. Czyli mamy 4 razy większego demograficznie gracza, nieniszczonego wewnątrz. Ukraina jest mniejsza i jest niszczona wewnątrz. Rosja produkuje swoją broń, Ukraina jest zależna od dostaw broni. Zasadniczo, co jest bardzo zabawne, eksperci, których Państwo widzicie, ci mainstreamowi, mówią jasno, że Rosja ma w dodatku, poza przewagą demograficzną, przewagę w artylerii. Ma przewagę w czołgach, ma tych czołgów więcej, są to czołgi, które oni potrafią obsługiwać, nie jest to mieszanka, tak jak na Ukrainie. Czyli mamy więcej artylerii, więcej czołgów tutaj z tej strony. Co ma lepsza Ukraina? Na pewno propagandę w zachodnich mediach, być może rozpoznanie. Natomiast brakuje ludzi. I wuj sam, drodzy Państwo, i z tego wynika rozszerzenie się konfliktu, które nadchodzi. Wuj sam dojdzie do prostej konkluzji, że żeby wyrównać te potencjały, trzeba będzie dołożyć kolejnych kandydatów do Ukrainy, po stronie Ukrainy. A takimi kandydatami, i to widać gołym okiem, jest przede wszystkim Polska, z natury położenia geograficznego państwa nadbałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, być może Rumunia, być może Mołdawia. W momencie, kiedy się przyłączy te kraje do Ukrainy, sposób się znajdzie. Może to być jakiś false flag, może to być gwarancje dwustronne, o których się mówi, jakiś sojusz zrobiony na kolanie. Coś się znajdzie. To nie będzie problem. To nie będzie problem. W momencie, kiedy przyłączy się te kraje do Ukrainy, no to te potencjały się nieco wyrównają. W sensie Rosja dalej będzie miała więcej ludzi, więcej poborowych potencjalnie. Dalej będzie miała jakby indywidualnie, bez pomocy z zewnątrz, w porównaniu do tych krajów, większą bazę produkcyjną, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, ale to się przynajmniej wyrówna. Czyli jeżeli dojdzie do sytuacji, w której ofensywa ukraińska nic nie przyniesie obecnie, zatrzyma się, a wręcz skończy się dużymi stratami ukraińskimi, Ukraina będzie dalej wyniszczana i infrastruktura krytyczna przy pomocy nalotów rakietowych, dronowych, to
jest niewykluczone, że Rosja wcale nie będzie chciała usiąść do rozmów wtedy, bo to by było idiotyczne kompletnie, i będzie szła dalej. I aby wyrównać te potencjały, będzie potrzebny kolejny kandydat do wojny. Największym kandydatem w Europie Środkowym jest, w Europie Środkowej jest Polska. Jest Polska, spójrzmy prawdzie w oczy. Dlaczego ten scenariusz miałby być nierealny? Dlaczego nie warto byłoby się przygotować co nieco do tego scenariusza, czyli na przykład założyć sobie jakieś konto za granicą, jakieś konto maklerskie za granicą i to takie, które wpłaca i wypłaca za granicą, bo co z tego, jeżeli podmiot jest zagraniczny, natomiast jeżeli w sytuacji, w której wpłaty i wypłaty mogą wchodzić i wychodzić tylko z Polski. No, to jest nie do końca dobra dywersyfikacja geograficzna. Dlaczego przy większym portfelu nie pomyśleć o karcie pobytu gdzieś za granicą, tudzież o obywatelstwie za granicą? Dlaczego nie zainteresować się, jeżeli się nie ma, złotem inwestycyjnym, które przeżyło każdą wojnę jak do tej pory, nie znika, dobrze schowane, jest nieco niemobilne w bałaganie, jest mobilniejszy od nieruchomości, ale mniej mobilne od dobrego, zagranicznego konta brokerskiego, które, podkreślam, wpłaca i wypłaca za granicą. Bo w razie, gdyby się sytuacja zaostrzyła, uważam, że są ogromne na to szanse, to tylko takie konto bądź konta mają sens. Na 12 zamkniętych webinarach będziemy o tym rozmawiać. One wracają w 2023 roku krok po kroku. Z różnych perspektyw będziemy rozważać różne sytuacje życiowe i majątkowe. Aby dołączyć, trzeba wejść na stronę cezarygraf.com. Jeszcze przez chwilę jest to w obecnej cenie. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.